Komu dzisiaj pomagasz tak precyzyjnie? Kto jest Twoim klientem? Praktycznie nie ujawniam personaliów swoich klientów. Praktycznie. A jest... Nie wiem, czy powinienem to mówić. Mów. Ale, ale powiem. Mów. Wiem, co Ci chodzi po głowie. Nie, że... A jeszcze czy kilka lat temu mogłeś tak z pełną świadomością powiedzieć, że jestem dobrym konferencjerem. Jestem dobrym trenerem. Zrezygnowałem z, jakiejś, z jakiegoś bardzo, bardzo ważnego wyjazdu, na przykład zrezygnowałem z wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Brazylii, dlatego że uważałem, że to jest coś, co muszę zrobić tu i teraz, dlatego że właśnie pewna osoba mnie będzie potrzebować. Nie uprzedziłeś nie? E Cześć. Mateusz Grabowski, kanał Karty na stół. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z Sergiuszem Ryczelem. Ej, to jest dziennikarz, komentator sportowy. Wydaje mi się, że wiele osób zna Sergiusza. Przez 20 lat pracował dla stacji TVN, TVN24 w kanałach sportowych NC+, Kanał Plus jako reporter. Relacjonował występy piłkarskiej reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że jest to głos, który wiele osób zna właśnie z meczów piłkarskich. Ja na pewno i bardzo się cieszę, że dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj Sergiusz zajmuje się już czymś innym. Jest trenerem wystąpień publicznych i pomaga różnym osobom, też między innymi przedsiębiorcom, w tym, żeby pewniej, lepiej czuć się właśnie w trakcie wystąpień. Na scenie przed kamerą. Na scenie przed kamerą. Dzień dobry. Kamerą. Cześć. Już się bałem, że nie, nie wspomnisz w ogóle o tym, że ja jednak już nie jestem. Zmieniłeś się. Zmieniłem. Jestem zreformowanym dziennikarzem. Tak, tak. Może będzie okazja o tym coś powiedzieć więcej. I swoją drogą ciekawe, kiedy, jak myślisz, kiedy, kiedy przestanę być kojarzony właśnie z tym, co zajęło ci 80% czasu przedstawiania mnie, a z czym, od czego nie chcę się odżegnywać, ale co nie jest już częścią mojego życia. No to jest w ogóle dobre pytanie, bo jesteś na tyle charakterystyczną postacią i głosem i towarzyszyłeś nam, mhm. kibicom, przy tak wielu różnych meczach, że... A wiesz, że ja nigdy w to nie wierzę? Ale taka jest nawet prawda. Teraz, <laughs> nawet, ale teraz, ja, ja, nawet teraz to, jak, to jak mówisz, fakty. to ja ci nie wierzę. No to są fakty. To prawda, zdarzają się miłe komentarze, czy miłe powitania ludzi nawiązujących właśnie do jakichś konkretnych sytuacji, ale to mnie każdy, każdorazowo zaskakuje. Taka była moja idea od początku, jak zacząłem pracę w telewizji. Idea była taka, żeby być dziennikarzem. Mało, żeby być dziennikarzem sportowym, żeby komentować wydarzenia sportowe. Mm -hmm. Wiecie, dziennikarstwo to jest poważna sprawa. Tak. Powiedzmy, że ten zawód, który wykonywałem, nazywa się zawodem dziennikarza, ale tutaj znowu moglibyśmy trzy godziny rozmawiać na temat tego, kto tak naprawdę jest dziennikarzem, kto się do tego nadaje, kto ten zawód wykonywał dobrze. Ja całą moją ideą było oddawanie emocji towarzyszących widowisku sportowemu. Ja miałem być tym połączeniem pomiędzy areną, boiskiem, halą a, a, a widzem tym, który siedzi przed telewizorem. To starałem się robić. No i najwyraźniej tak zostałem zapamiętany, ale chciałbym być ostatecznie zapamiętany jednak z innych rzeczy. I mam nadzieję, że mi się to uda jeszcze w życiu. Jeszcze mam połowę życia. W jeszcze masz sporo czasu. Mhm. To powiedz, mi, powiedz nam, czym się dzisiaj zajmujesz. Tak, tak jak bardziej precyzyjnie. powiedziałeś, pomagam, uczę budować markę osobistą. To jest bardzo krótka fraza zdanie i zawiera w sobie bardzo wiele elementów. Wystąpienia publiczne są tylko jednym z tych elementów, czy umiejętność wystąpień publicznych, bo budowa marki osobistej to jest no, cały szereg czynników, czy cały szereg elementów, które wpływają na to, że jesteśmy kim jesteśmy. Chodzi o to, w moim rozumieniu, marki osobistej, żebyśmy potrafili sprzedać wszystko, czym kim jesteśmy. Żebyśmy byli. W każdej sytuacji, w której się znajdziemy, w każdej okoliczności, ja w tym podcaście na ulicy, w tramwaju, w windzie, podczas konferencji, podczas targów, podczas bardziej mniej oficjalnej rozmowy, podczas spotkania BNI, spotkania biznesowego, spotkania branżowego, żeby w każdej z tych okoliczności być w stanie sprzedać siebie tak, jakbym chciał się sprzedać. Po raz kolejny powtarzam to słowo i coraz bardziej wydaje mi się, że jest niewłaściwe, ale mam nadzieję, że przynajmniej ty rozumiesz, o co chodzi z tym sprzedawaniem. Tak, żeby tak. pokazać, co potrafię, żeby pokazać, co oferuję, nie za te pieniądze. A teraz, jak powiem, co oferuję światu, to znowu zaraz ludzie się wyłączą. Nie, no to z takim wariatem, to my nie, nie chcemy słuchać rozmowy. Tak. Ale, ale no, gdzieś tam ja nie potrafię znaleźć złotego środka. Mam nadzieję, że ty znajdziesz. Coś pokazać światu, i, I poprawić świat, ten najbliższy wokół siebie, tych ludzi wokół siebie. Dać im tyle z siebie, ile mogę, żeby oni mi oddali to, co mają. No jak na przykład teraz rozmawiamy, to jestem przekonany, że ty mi oddasz to, co ja tutaj, tę energię, którą ja tutaj zostawię. Oddasz? Oczywiście. To dawaj. Chociaż y <noise> będzie trudno, bo. Y bo właśnie, ja nie przestaję mówić. Y <noise> Już y, widzę od początku, znaczy od, my się poznaliśmy y, czy telefonicznie, y, wczoraj mieliśmy wczoraj. okazję rozmawiać i ta rozmowa już była bardzo energetyczna, trwała 16 minut i bardzo fajnie nam się rozmawiało y, i rzeczywiście z tej energii nie schodzisz. Ty jesteś przedsiębiorcą, więc wiesz, że to było 16 minut wyjęte z twojego przedsiębiorczego życia. Ale było bardzo ciekawe. <laughs> ale warte. ja się tego uczę, wiesz? Ja się tego uczę i może jeszcze niewiele na to wskazuję, bo cały czas mówię, nie daję ci dość do słowa, <laughs> ale, ale. Jesteś gościem. Słuchaj. <laughs> ludzie, z którymi się spotykam, ludzie, którym staram się pomóc z całych sił, z całego serca, z całej duszy, jakkolwiek to by znowu dziwnie nie brzmiało. To są coraz bardziej ludzie, którzy bardzo szanują swój czas. Jak ja mam teraz udowodnić, że ja też szanuję ich czas i, i staram się dużo nie mówić? Ale tak. tutaj jest taka moja rola, tak? Dobrze? No, oczywiście, Słuchaj, że, że jak tutaj... najbardziej. Ty masz mówić jak najwięcej. Wczoraj też rozmawialiśmy właśnie o tym, żeby ta rozmowa wyglądała tak, że czasem Sergiusz też mi zada jakieś pytanie, żeby to tak. była trochę dyskusja. Może ja też coś wrzucę, jeśli oczywiście będę czuł, że w danym temacie mogę coś powiedzieć, więc. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. Będziemy się kierować naturalnością. Ale już zaczęliśmy. Yy, tak, już zaczęliśmy. O. To już, już, już początek <laughs> mamy za sobą. Nie? Yy, komu dzisiaj pomagasz tak precyzyjnie? Kto jest Twoim klientem? To są ludzie, którzy już wiele osiągnęli. Nie boję się tego powiedzieć. Wiem, że być może w ten sposób odcinam sobie część potencjalnej klienteli. Ale to zależy od tego, co kto rozumie pod pojęciem, że wiele osiągnął, prawda? Tak, dla jednych tak. to jest wystrzelenie rakiety w kosmos, a dla drugich, znalezienie siebie w życiu. Tak? Odnalezienie siebie na nowo albo po raz pierwszy w życiu, albo wiedza, kim jestem i co robię, co chcę robić. Więc ludzie, którzy już wiedzą, co, co chcą robić, ludzie, którzy mają jasno określone plany. Ja co prawda te plany potrafię zmienić. Ale to są... Cho choć nie jest to moja robota, ktoś by powiedział, ale to nie jest twoja robota. Nie jest, ale mówię z doświadczenia. Okay, no... Potrafię te plany zmienić, dlatego Potrafisz że. zainspirować, dać inny kierunek. Tak, dlatego że wydaje mi się, albo nawet jestem przekonany, że jeżeli ktoś chce właśnie zadbać o tę swoją markę osobistą, jest przekonany, że. Że potrzebne mu jest to do jakiegoś celu, to bardzo często te cele w życiu się zmieniają. Moje cele w życiu się zmieniają i to nawet nie mówię o tym podziennikarskim życiu, albo inaczej, nie o całym życiu, tylko również w tym podziennikarskim życiu te cele się zmieniały. Ja nie mówię, że zmienia się też klient, ale zmieniają się cele, bo myślę, bo, bo rozmawiam z mądrymi ludźmi, bo, bo ci moi klienci to są mądrzy ludzie, w ogóle. Straszne słowo jest ten klient. Ja nie wiem, czy można znaleźć jakieś inne. Po prostu ludzie, którym staram się no pomóc. No to, Więc też, to, są... to też fajnie, fajnie, że to tak doprecyzowujesz i w ten sposób na to patrzysz. Ja też. No tak, my akurat mamy sklep i sprzedajemy mhm. nasze karty do mhm. rodziców i do szkół. I ja postrzegam, że z naszymi produktami robimy tyle dobrego, że mam wrażenie, że wchodzimy Oczywiście. w jakąś relację z tą drugą osobą. I, i, I pomimo, że to jest jakaś skala, powiedzmy, że tam tysiące paczek miesięcznie, to mam poczucie, że z każdą paczką budujemy relacje. I znów zabrzmię górnolotnie, może, ale budujecie relacje ze światem zewnętrznym, z jakimś gronem, czasami bliżej nieokreślonym, dajecie tak. coś światu. Tak jest. I ty też to robisz. I, I ja też staram się to robić, być może nie nieskoń... ale tak. No, ten mój klient to jest właśnie bo, konkretnie menedżer w korporacji, przedsiębiorca, ktoś, kto jeszcze jest menedżerem w korporacji, ale w zasadzie już widzi siebie za pół roku w innym miejscu. Mm... I to są osoby, które przychodzą i mówią: Nie wiem, widzieliśmy cię na LinkedInie albo gdzieś tam i, i chcemy zbudować markę osobistą. Bardzo często jednak przychodzą z konkretnym zadaniem. Okay, to znaczy mam jakieś wystąpienie, mam jakąś konferencję. Będę to robił pierwszy raz. Mhm. Chcę zdobyć finansowanie dla mojej, dla mojej firmy, dla mojej organizacji. I ta osoba chce się I, na przykład lepiej zaprezentować. Czasami musi się zaprezentować, musi. na przykład jeżeli, jeżeli jest y, pomysłodawcą i częścią jakiegoś startupu, działa w, w gronie osób i akurat została wytypowana, żeby wystartować w konkursie startupowym, żeby, mhm. no, żeby parę złotych na ten lub parę euro na ten, na ten swój projekt dostać. Mm. Ja to mówię teraz tak naprawdę z, z doświadczenia, Sz, szukam w głowie tych przykładów ludzi, z którymi, z którymi pracuję i dlatego też mówię o kimś, kto jeszcze jest menadżerem w korporacji, a za chwilę już nie będzie i ja i on już to wiemy. Praktycznie nie ujawniam personaliów swoich klientów. Praktycznie, a jest ktoś… Bo niektórzy sami to robią, tak. ja, natomiast ja sam tego nie robię. No, chociaż no, teoretycznie, tak, no właśnie, teoretycznie. No, to, to jest to słowo, które ja teoretycznie nie ujawniam, ale nie, no, ja praktycznie, a teoretycznie one nie są ujawnione, dlatego że, że czasami te osoby to robią. Nie uważam, żeby coś było w tym złego, to jest ich decyzja. Nie. To jest ich I decyzja. To jest, najbardziej to, okay. to jest no, to to umiejętno, umiejętność jak każda inna, prawda? Tak. Jedni chcą się tym pochwalić, drudzy nie. Jednim na tym może zależeć, drugim nie. To jest w ogóle, Kompletnie... to jest w ogóle pokazanie, że oni się rozwijają. Pewnie tak, ale w 100% rozumiem, nawet popieram z, tych, którzy nie mają żadnego interesu w tym. Ja też naprawdę nie. Ja wiem, że dobrze jest rekomendacje zbierać i, i je sobie wrzucać na LinkedIn albo na Google, chociaż tam właściwie nie funkcjonuje. Ja wiem, ale. Ja wolę w ogóle na to nie liczyć. Bo wydaje mi się, że, znów nie wydaje mi się, tylko jestem pewny, że część pracy, którą wykonujemy, jest, jest taka intymna, jest, jest nieoczywista, jest jakimś przejściem przez. To wychodzenie ze strefy własnego komfortu, to jest takie, takie już wyświechtane, ale, ale, to... ale, ale jak ktoś to chce zrozumieć, to to wtedy znaczy zupełnie co innego. Może znaczy to samo, co powinno znaczyć, tylko, tylko tak to jest z tymi frazami, które są zbyt często używane i mhm. się dewaluują mocno. A, a to naprawdę jest wychodzenie ze strefy swojego komfortu i to nie jest kwestia jakichś męczarni, które tam trzeba przeżywać, żeby je, ja pójdę, będę się pocił i w ogóle ręce, i ty, Sergiusz, mi powiesz, co, 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 co zrobić, żeby mi się ręce nie pociły. Nie, nie, nie powiem ci, co zrobić, żeby ci się ręce nie pociły. Te ręce ci się będą pocić. Tylko zrozum, że tak po prostu musi być. A po, po jakimś czasie ci się przestaną pocić, bo się będziesz w tym coraz lepiej czuł. Nie ma techniki, którą ja sprawię, że tobie się nie będą ręce pocić, bo mnie się też pocą. Ale co z tego? No to... Normalna reakcja. To, to, to jest normalna reakcja. Ta fizjologiczna reakcja. W dodatku, wiesz, jak jadąc tutaj, przyszło mi do głowy, przyszło mi do głowy takie rzeczy, o których do tej pory nie mówiłem, ale. Mm, te okoliczności się zmieniają, tak jak mogą się. Rozmawialiśmy o, o świetle. Jak trudno jest zachować jednolite światło, jeżeli nie jest dobrze wysłonięte studio, w którym, w którym siedzimy, czy mieszkanie, czy miejsce. I tak samo trudno znaleźć, określić jednolite i zawsze takie same okoliczności sytuacji, w których się znajdujemy. Czy to są wystąpienia, czy to są konferencje, czy to są targi, czy to są podcasty, czy to są nie wiem, prezentacje, czy to są pitch deki podczas konkursów startupowych te sytuacje zawsze są inne nasze życiowe sytuacje są zawsze inne ja prowadziłem imprezy bardzo ważne gale radosne poważne w momencie kiedy moje życie się rozpadało próbowałem złapać drzemkę w momencie kiedy osoba z którą układałem życie to życie rozkładała a nie mogłem wyłączyć telefonu a jednocześnie bardzo tej drzemki potrzebowałem Byłem na jakiejś bardzo ważnej imprezie, kiedy osoba bardzo mi bliska była, była ciężko chora. Zrezygnowałem z, jakiejś, z jakiegoś bardzo, bardzo ważnego wyjazdu, na przykład mistrzostw... zrezygnowałem z wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Brazylii, dlatego że uważałem, że to jest coś, co muszę zrobić tu i teraz, dlatego że właśnie pewna osoba mnie będzie potrzebować. Nie miałem co do tego ani cienia wątpliwości, zrobiłem to tak. Co dla dziennikarza sportowego może być, nie wiem, dużym wydarzeniem albo dużym wyrzeczeniem, nawet tak nie uważam. I chociaż ta ostatnia rzecz, o której powiedziałem, nie jest bezpośrednio związana z, z tematem, może o którym rozmawiamy, ale jednak jest. To znaczy pozornie nie jest związana, a jednak jest, bo, bo uważam, że przez te 25 lat pracy zawodowej, jakie za mną, co nie jest oczywiście jakimś gigantycznym osiągnięciem dla 46-letniego faceta, Uważam, że doświadczyłem bardzo wielu sytuacji i bardzo mocno je przeanalizowałem, i w związku z tym jestem w stanie pomóc, doradzić z refleksją o czymś, powiedzieć, czy mieć tę refleksję, zatrzymać się i, i, i pomóc tej osobie, z którą pracuję. I to może być osoba, to może być prezes dużej organizacji, to może być przedsiębiorca, który dopiero zaczyna swoją drogę, to może być menedżer, to może być yy, handlowiec ambitny. Mhm. I ja nie jestem psychologiem, nigdy nim nie będę, ale każdy z nas może być psychologiem dla drugiego człowieka, jak Wystarczy tylko się Czasami wczuć jak tylko chce. Tylko yy, trochę bardziej w to, co, w to, co ktoś mówi. I no paradoksalnie, nawet czasami jedno słowo albo wysłuchanie może bardzo pomóc i nieocenianie, jeśli ktoś mówi. Tu już jest wyższa szkoła jazdy. I ja nie ukrywam, że ja się też wielu aspektów uczę. Dlatego, że no to jest fascynujące, to jest pasjonujące w mojej pracy, że staram się pracować naprawdę z bardzo łebskimi ludźmi. Nie chcę powiedzieć z najlepszymi, bo to też znowu jest nieoczywiste, prawda? Mhm. Subiektywne, ale z, z bardzo mądrymi, moim zdaniem, ludźmi i. i, i i ta nauka słuchania to jest coś nad czym cały czas pracuję i ten spokój i no i brak oceniania gdzie ja oczywiście muszę ocenić żeby to było no tak, bo to na tym polega twoja Tak, praca. bo to na tym polega. I musisz powiedzieć, że na przykład Ale kombinować sporygować. kiedy warto ocenić, kiedy nie, albo nie oceniać wszystkiego naraz. Żeby no ocenić jednak ciekawe, tylko że jedną że rzecz. Jak no to jest z kimś podstawowa rozmawiamy. rzecz. Jak Aha. za dużo przekażemy, to no, ja ta osoba właśnie. może po pierwsze nie zapamiętać, w ogóle już się wyłączy po pierwszej uwadze, po drugie może poczuć się. Yy, zasypana tym. Taka, taka zasypana. Ja też patrzę pod kątem yy, zarządzania firmą i rozmów z pracownikami. Yy, najlepiej jest skupić się na jakiejś jednej rzeczy, yy, precyzyjnie ją yy, powiedzieć. Mhm. Na przykład, jeśli jest jakaś uwaga odnośnie jakiegoś zachowania, nie wiem czegokolwiek to skupiam się na tej jednej rzeczy, doprecyzowuję ją, mm -hmm. bo też nie ma nic gorszego niż ogólna uwaga, której nikt nie zrozumie. Mm -hmm. Na zasadzie, tak jakbyś powiedział, wiesz co, no, źle występujesz, nie? I to jest coś takiego rzucone w eter. Albo zawsze to jest z tobą problem. Al o, 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 wiesz, <laughs> kurze, o co chodzi, nie? To jest tak, to jest, to jest w ogóle uwaga, którą bardzo można yy, yy, złamać dzieci, mówiąc. Tak, tak, tak. No zawsze tak zachowujesz. Co jest z tobą mnie tak? nie W ogóle nie powinniśmy używać kwantyfikatorów. Zawsze, wszędzie, tak, nigdy. Tak. Bo, to, bo, bo te słowa rzadko kiedy, bardzo rzadko kiedy w, są zasadne. A, a ty się tego nauczyłeś z książek, czy, czy, czy z to doświadczenia? To praktyka. Mhm. Praktyka, 10 lat zarządzania firmą i to jest jedno. Drugie, rozmowy z przedsiębiorcami, z tak naprawdę z różnymi osobami, które mają jakąś pasję w życiu. Bo jak, mają, jak ktoś ma pasję w życiu i robi coś od serca i robi to dobrze, to zawsze tej osoby można się czegoś nauczyć. Mhm. Bo jeśli ktoś osiąga sukces w życiu, to siłą rzeczy musi mieć kontakt z ludźmi. Mhm. I, I te kontakty gdzieś no, musi mieć jakiś klucz do tego, żeby te relacje budować. W mniejszym czy w większym stopniu. No i mhm. ja do, też do tego dokładam edukację na zasadzie słuchania książek, audiobooków y, o różnej tematyce. Jak rozmawiać z ludźmi, jak y, rozwijać firmę. Jakby no, idzie to wielowątkowo, tak, ale tylko, idzie to naturalnie. Tylko zobacz, Zderzasz to z już doświadczeniem. Tak, Wiele łatwiej tak. słucha się czegoś, kiedy, kiedy słuchasz im i, i wiesz już, aha, no ja to wiem. Tak, właśnie. Ja się łapię na tym, no że y, słucham czegoś. Ja tak robię, mhm. tylko że to teraz rozumiem. Czyli Aha. robię coś... I wiesz, żeby to się stało już taką normą absolutną, tak. a nie żeby działo się w 80% ja, tak. przypadków. Ja tak, ja tak, tak. to rozumiem i mówię, że to jest właśnie ciekawa perspektywa, że zbieram doświadczenia, a później słucham jakiejś teorii, ale która pomaga mi to ułożyć mhm. i po prostu lepiej... Usystematyzować. Usystematyzować, lepiej zrozumieć. Nie wiem, czy powinienem to mówić, mów. ale, ale powiem. Mów. Wiem, co Ci chodzi po głowie, nie żartuję, nie wiem, ale mów. <noise> że ja jestem teraz o wiele lepszym mówcą, o wiele lepszym konferencjerem, o wiele lepszym moderatorem konferencji, niż byłem 3, 4, 8. To, to że 10 lat temu, to, to powiedzmy oczywiste. Co więcej, jestem o wiele lepszym dziennikarzem, chociaż tego zawodu nie uprawiam. Bo. To wszystko, czego się nauczyłem, doświadczeniem, ja przez te ostatnie 3,5 roku systematyzuję. Nie mówię usystematyzowałem, bo chyba tego procesu jeszcze nie zakończyłem no, i obawiam się, że, że ten proces nigdy się nie, nie zakończy. I, I to jest dokładnie to, co powiedziałeś: że jeżeli potem czytam książkę, słucham podcastu, Słucham ludzi z całego świata, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, z, swoją wiedzą, swoją teorią, na przykład w temacie wystąpień publicznych, to ja to sobie systematyzuję i ja mówię, gdybym ja to zrobił 10 lat temu, to nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, nie rozmawiałbym z tobą, więc nie, ma, nie mam z tym żadnego problemu. Nie mam z tym żadnego problemu. Może byłbym gdzieś indziej, może to było lepsze, może było gorsze, może było dramatycznie złe, więc nie mam z tym problemu. Natomiast co do zasady, z całą pewnością, gdyby ta wiedza była ugruntowywana, gdyby ktoś mi w tym pomagał, albo gdybym ja miał na tyle odwagi, przemyśleń dużo zebrał, żeby żeby nastąpiło to, co nastąpiło, żeby zrobić to co, to, co zrobiłem, żeby doprowadzić do tego, co się wydarzyło w, latem 2020 roku. Czyli, czyli podziękowanie sobie za, za współpracę w, w mainstreamowych mediach. No to by. To bym nie był kim, kim jestem teraz. A jeszcze kilka lat temu. Mogłeś tak z pełną świadomością powiedzieć, że jestem dobrym konferencjerem, jestem dobrym trenerem? Co wiem? oczywiście starałem się tak mówić, bo każdy tak stara znaczy tak, się wiesz, tak bronić. Cał, całym sobą. całym sobą nie. Całym sobą być może do, do tego momentu nie jestem w stanie powiedzieć. Ja nawet powiedziałem, że jestem o wiele lepszym, tak. a nie powiedziałem, że jestem tak, tak, tak. Jest bardzo dobrym albo najlepszym. Mm, bo to jest praca niekończąca się. Ha, teraz posłużę się tym, co podsłuchałem za drzwi. Marcin, który tutaj siedzi, ale którego nikt nie widzi, wspomniał Marcin o. Marcin Czajkowski, tak jeszcze doprecyzuję. <laughs> o Janusz Gajosie, który o ile dobrze usłyszałem przez te drzwi, który nie ogląda swoich. Występów. O, o, czy, o, o, czy, ogląda czy? jak jest na premierze i, i ogląda film. I nie lubi bardzo e, tego. No to nie lubi tego, bo widzi, co by mógł tak. zmienić. I, że ma, I ja. I teraz tak, ja i tak sobie pomyślałem, i teraz dobrze, że mogę się to podzielić przed <grym> szerszym gronem, że z jednej strony też. Też mógłbym tak powiedzieć, że lepiej nie oglądać, bo, bo, bo to będzie nieustające pasmo rozterek i, i, i pretensji do siebie i i, i. I przeżyć, które nie zawsze są pozytywne. Ale z drugiej strony, to jest przepotężna nauka dla mnie. Mhm. Bo, ja, bo ja już robiąc coś czuję, że to robię nie tak, jakbym chciał. Hmm. I to wynika z jak, praktyki już. Jakkolwiek jak. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, rzadko kiedy przy tym całym moim flow, kiedykolwiek gdziekolwiek mnie widziałeś, czy widzieliście, to bardzo często ja robiąc to i robiąc dobrą minę do złej gry, wydaje mi się, że ta gra jest zła. Mhm. Wchodzę i robię jakieś wielkie entrée i zaczynam imprezę czy galę i już w trakcie, kiedy to robię, myślę sobie: to jest słabe. <ścoughs> <noise> okay. I, bardzo ekspresowa autorefleksja a potem, a potem na to patrzę, bo ktoś to nagrał i mówię, ej, ale to było fajne, to było dobre <noise> ale oczywiście mogło być lepsze mhm. więc to jest nie, nieustająca walka z sobą co wcale nie znaczy, że to jest jedna wielka męczarnia bo gdyby tak było zawsze, no to jednak byłbym człowiekiem z tyranem życiem i, i wyglądałbym na już 83-latka, a nie a nie, nie cały czas na tego 46-latka. Ale to może jest zachęta dla wszystkich tych, którzy podejmują się takich wyzwań. A zachęcam do tego z całym sobą, żeby się podejmować takich wyzwań, bo teraz ta medialność jest, jest bardzo, ale to bardzo ważna. Ta możliwość pokazania tego, kim się jest. Więc tą zachętą ma być to, że to naprawdę. Nie zawsze jest komfortowe, że to w wielu przypadkach nie, nie jest komfortowe, ale dostaje się za to potężną nagrodę. Bo jak raz na jakiś czas się zobaczy, że to było dobre, jak raz na jakiś czas się usłyszy, że, że komuś coś poprawiliśmy, dzień, humor, że, że czegoś się nauczył albo że zrobiliśmy mu dzień, że zrobiliśmy mu wieczór, że, że, że to było dla niego coś wyjątkowego, to, to to jest potężna nagroda. Natomiast bardzo często jest to rzecz, Męcząca. To pewnie tak męcząca jak prowadzenie firmy i, i jakbyś określił, ile jest satysfakcji, a ile jest ciężkich przeżyć? O, Procentowo. 50-50. W najlepszym To by, to by wypadku. się tak. To by się tak <gry> ja, bym, ja bym tak to ujął. Aha. A jeszcze bym dodał do tego, co powiedziałeś, że a propos tego, że sami się oceniamy, że czasami nie wiemy, czy coś dobrze robimy. Ja bym generalnie zachęcił każdego, żeby jeśli widzimy, że ktoś zrobił dobrą robotę, że ktoś zrobił mhm. naprawdę dobrego, żeby podejść do tej osoby i jej dać komplement. Tak. Dlaczego? Bo może się okazać, że to zmieni coś w życiu Oczywiście. tej osoby. Jest bardzo, bardzo duża szansa. I żeby ten komplement był precyzyjny, mhm. bo wtedy pokazujemy, że o tej osobie myślimy, że ten komplement nie jest taki w zasadzie o, fajny, fajny jesteś, jeszcze na przykład nie patrzymy w oczy, tylko to jest szczery komplement. Patrzymy w oczy i mówimy, za co jest ten komplement. Ja podam taki przykład. już było chyba ponad rok temu byłem na kanale Przygody Przedsiębiorców mhm. i opowiadałem historię naszej firmy. I po wywiadzie Adrian Gorzycki, który prowadził, no powiedział, że ja jestem, tam użył tych słów. W 10% osób, które wkładają tyle emocji w to, co mówią, ja tak mówię. Kurczę, w sumie pierwsza z mi ktoś tak powiedział, mhm. nie? I później wróciłem, co z tym można zrobić? Co z tym można zrobić? Mówię. Porozmawiałem z Bartkiem, który nas tutaj nagrywa. Tego słowa do słowa wyszło, że tworzę kanał i zrobię coś z tym. Postaram się być w tym lepszym i polubiłem to. I myślę, że gdyby nie ta uwaga Adriana w tamtym mhm. momencie, która była szczera po mhm. wywiadzie, mhm. nie wiem, czy byśmy rozmawiali. Które być basz... może tak. Które być baszczy... może tak, mhm. bo Bartek też miał różne pomysły i być może w arsenale swoich pomysłów mhm. też miał kanał biznesowy. To jest też możliwe. I wtedy to był taki punkt, taki, taki zapalnik, tak. który my potem z Bartkiem wspólnie i wyobraź sobie w ilu elementach, w ilu miejscach możemy kogoś zepsuć, a w ilu naprawić. Tak, 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 I... właśnie, bo też y, jakąś y, nieprzemyślaną uwagą tak, negatywną możemy tak. kogoś stłamsić w I, zarodku. I dlatego i dlatego ja chociaż nie chciałbym, żeby ktokolwiek odebrał to osobiście z ludzi, którzy robią, działają inaczej niż ja, ale dlatego ja nie gonię za wszelką cenę za, za kasą, mogę gonić za stawką, ale nie za kasą, czyli nie za liczbą, mhm. dlatego, że ja uważam, że to jest bardzo duże zobowiązanie, to jest bardzo ważne Każde spotkanie jest dla mnie bardzo ważne z osobami, z którymi się spotykam. Ja chcę być na nie przygotowany, ja chcę mieć wypoczętą głowę, ja chcę mieć bystry umysł, bo wiem, że każdą rzeczą, którą powiem, mogę im pomóc albo zaszkodzić. To jest, to jest, ciekawa, i, to jest ciekawe podejście. I dlatego ja nie robię czterech szkoleń dziennie. Mhm. Maksymalnie dwa razy udało mi się do tej pory spotkać z kimś na dwie lub trzy godziny. Dlatego, że po takich trzech godzinach ja jestem zmęczony. Mhm. Ta osoba niech też będzie zmęczona. To nie o to chodzi, żebyśmy, żebyśmy wyszli z takiego spotkania wypoczęci, świezi i pełni energii. To nie o to chodzi. To jest walka to jest robota, którą wykonuję ja i oni. Ale z szacunku I... do tych osób, ty starasz się być jak najbardziej, tak jak powiedziałeś, wypoczęty, trzeźwy na umyśle. Tak. Żeby móc im pomóc. Żeby móc im pomóc, żeby ważyć każde słowo. Oczywiście na pewno w jakimś fragmencie powiem coś nieidealnego. Nie jesteśmy idealni, ale to jest moja odpowiedzialność, żeby zachować się, żeby zrobić wszystko, żeby w tym momencie rzeczywiście potrafić to, to zrobić i Jeszcze bym chciał nawiązać, bo, bo ucieknie, a to ważne, do tego obiecuję krótko, do tego co powiedziałeś, co się tyczyło właśnie tych uwag, które, które mhm. tej uwagi, którą dał Ci Adrian, dlatego nie wolno, zanim coś zrobimy, nie wolno uprzedzać faktów. Nie, nie róbcie tego, nie, nie wchodźcie na scenę, albo nie rozmawiajcie z kimś przed czymś, co się, co się wydarzy, na przykład przed podcastem. Wiesz, ale ja się tak denerwuję i będę się tak denerwował, i ojej, yy, yy, i w ogóle robię to pierwszy raz, i, i, i nie wiem, jak to wyjdzie, chyba to wyjdzie słabo. Nie róbcie tego, bo potem cokolwiek, co usłyszycie po, nie będzie prawdziwe. Mhm, Nawet jeśli to będzie prawdziwe, to wy w to nie uwierzycie. Bo A wtedy już... nie będzie to miało dla Was znaczenia. Już ta... A Wy w to nie uwierzycie. No. Dlatego, że jeżeli powiedzieliście, że ja się denerwuję, ja to zawsze źle wypadam i potem ktoś powie, ale nie, świetnie wypadłeś. I już no to co miał na powiedzieć? starcie przegrywamy sami ze sobą. Co miał powiedzieć? Wiesz co? Nie, no tak jak mówiłeś, źle wypadłeś. Nie? No wiadomo, wiadomo, że tego nie powie. Może nic nie powiedzieć, ale wtedy co ci zostaje w głowie? No to, co powiedziałeś przed. Mhm. Bo w jaki sposób określisz, co się wydarzyło, prawda? Tak. Więc nie, przygotuj się tak, jak możesz się przygotować. Na przykład w, przy podcaście, czy przy jakimkolwiek innym spotkaniu, czy przy spotkaniu z człowiekiem, czy przy spotkaniu o pracę, czy przy po prostu spotkaniu z kimś, z kim może zrobić biznes. Wiedz, co masz powiedzieć, zrób wszystko, żeby wiedzieć, co powiedzieć. Ale nie zakładaj nic negatywnego, a już na pewno nie informuj o tym, że. No wiesz, no kurczę, nie miałem czasu się przygotować, ale spróbujmy coś zrobić. No bez sensu. To jest racja. Jakbyś nas y, zabrał na takie warsztaty, jakbyśmy sobie wyobrazili, że mm, masz przed sobą osobę, z którą pracujesz na takich dwu-trzy godzinnych warsztatach, wiem, że no, na pewno każdy przypadek jest inny. Przychodzą do ciebie osoby z różnymi celami. Ale powiedzmy, że przychodzi ktoś, kto mówi, mam wystąpienie, totalnie się w tym nie odnajduję, nie czuję sceny, to jest może moje pierwsze wystąpienie. Na co ty wtedy skupiasz uwagę? Na... Ja mu mówię od razu i wchodzę mu w słowo tak jak tak. tobie teraz. I jestem świadomy tego, że nie daję ci Dobrze. dokończyć odpowiedzi, pytania. Po pierwsze przestań mówić, że nie umiesz, że nie potrafisz, że się źle czujesz, że się niekomfortowo czujesz i tak. Przestań. Mhm. I te, no tak, ale ja naprawdę powiedziałem przestań. Mhm. Proszę cię, przestań. Przestań, po co ci to? Powiedz, co chcesz zrobić, powiedz, jakie masz zadanie, powiedz, jaki masz cel, powiedz, co chcesz osiągnąć. To może być coś, co się wydarzy za dwa dni, za tydzień, za miesiąc, albo jeszcze nie wiesz, kiedy się wydarzy, ale chcesz, żeby się wydarzyło. Chcesz występować na konferencję? Przestań mi opowiadać o tym, że ty nie umiesz, że nie potrafisz, że się źle czujesz, że głupio wyglądasz, że, że, że się pocisz, że, że dzieje się to czy tamto. Po co, po, po co to mówisz? Przestań o sobie mówić źle. Jak, jak ludzie wtedy reagują na taką no, bezpośrednią zaczyna, No ale wiesz, ale bo to naprawdę chodzi mi o to, żebyś ty wiedział. Ale a ja już a ja nie chcę tego wiedzieć. Po ilu, po ja ilu, to będę wiedział, jak będę z tobą pracował. Po ilu minutach przestają szukać wymówek? Wracają do tego za godzinę, za dwie, podczas następnego spotkania. Oczywiście, no, mało, który rzeczywiście potrafi się tego wyzbyć tak, od razu. No natomiast, proste, natomiast, jeżeli wiesz, ja ci precyzyjnie odpowiedziałem na pytanie, tak. którego ci nie dałem dokończyć, co prawda, ale, ale pierwsza część tego pytania dotyczyła tego, co robię na początek. Więc na początek robię to, bo niemalże każdy robi okay. właśnie to, o czym mówisz. Na początek robię to. Potem, żeby być w miarę precyzyjnym, Powiedz, co robić, co chcesz, co chcesz osiągnąć. Mm. No bo wiesz, tutaj mam prezentację, no ale co chcesz osiągnąć tą prezentacją? No wiesz, no muszę, bo tajemnica, no dobrze, ale. ale a masz cel a, a co ten szef chce osiągnąć tą prezentacją, którą ci zlecił? No to i tam, no właściwie do końca nie wiem, ale mam to zrobić. No dobrze, to w takim razie, co, co ty chcesz nią osiągnąć? Bo może ten szef nie wie, może ty też w to nie wierzysz, ale na pewno ty możesz tym zyskać. Co? To, że pokażesz siebie z zupełnie Innej strony, albo z tej strony, którą już pokazywałeś, ale to będzie teraz perfekcyjne, najlepsze, bo popracujesz ze mną. Oczywiście ja ci tego nie zagwarantuję, ale ty musisz sobie to zagwarantować, i ty masz mnie wykorzystać na maksa. Bo ja ci obiecuję, że ja cię podzielę całą swoją wiedzą, którą mam. Mhm. Jeżeli do mnie trafiłeś, to znaczy, że, że to cenisz. Wiesz to dlatego. Dlatego ja. Bardzo dużo komunikuję swoich treści czy swoje oferty. Duża część mojej oferty jest zawarta w wideo, bo jestem przekonany do tego, że jeżeli ja mówię, że jestem trenerem wystąpień publicznych, że ja zadbam o Twoją markę osobistą, że ja pomogę Ci ją zbudować, że ja pomogę Ci w wielu sytuacjach, które są związane z poruszaniem się w szeroko pojętym świecie mediów, mediów społecznościowych czy, czy okoliczności, w których spotykamy się z większym gronem ludzi. to ty musisz widzieć, czy ty chcesz być, czy ty chcesz mieć takie umiejętności, jak ja mam, czy tylko chcesz przeczytać o tym, jakie ja mam i, i rzekomo, jakimi się z tobą podzielę. Mhm. Więc jeżeli ktoś do mnie trafia, to nigdy mi się nie zdarzyło, że ten ktoś, nie wiem, rezygnuje albo mówi, to jednak nie jest to, bo, no bo widzi mnie. Mhm. Albo, albo ci się, drogi widzów, podobam w, w, technicznie, mhm. albo nie. I ja nie zrobię z Ciebie siebie, tylko Ty sobie wybierasz te rzeczy, które Ci się podobają. Jeżeli Ci się podoba tylko dykcja, a Ty masz gorszą, to pójść do logopedy, bo ja Ci powiem, stary, poćwicz siłę języka, ja Ci pokażę, jak to zrobić. Kręć sobie kółka językiem wokół yy, ust czy warkot od wewnętrznej strony i kręć tak długo, aż Cię zaboli język. Na początek zrobisz cztery obroty. Ale po miesiącu zrobisz 20 albo 30, albo, już, albo będziesz mógł robić nieskończoność, bo język to mięsień. Mhm. Więc jeżeli chcesz o tym gadać, to już porozmawialiśmy. Dziękuję. No serio. A co jeszcze? Nad czym jeszcze pracujesz? Bo Na pewno są techniki tego, jak ćwiczyć aparat, tak. nasz mowy. I to Do jest tego, bardzo ważne, żeby Je... tak, lepiej tylko wypowiadać. Może byłbyś w stanie teraz coś nam powiedzieć? Jak no to, ćwiczyć na przykład no to... przed, mamy przed wystąpieniem yy, i. Co z... Pierwsze. Pierwsze. Z tym językiem już pokazywałem. Mówiłem. Tak. Gwarantuję ci. Ja, ja, a spróbuj. Wszyscy teraz próbują Bartek też. <laughs> Ale boli? <laughs> nie, Bartek składa to Bo, nie. Może. Boli? Jeszcze nie, może do tego, że dużo mówię do kamery. No, bo, ostatnio. bo tak, bo, może. Po pięciu, sześciu takich obrotach zaboli. Na przykład, język to jest część aparatu, mowy, czyli to, jak on dynamicznie chodzi. Traktor, 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 traktor. Ja mam problem zer. Teraz nie, ale mam problem zer. W moim życiu w zawodowym by, byłem. Słowo reprezentacja było bardzo często przeze mnie wypowiadane. I ono nadal mi sprawia najwięcej problemu. Gdybym nadal był dziennikarzem sportowym, to bym do upadłego ćwiczył słowo reprezentacja. Panie Michale, bardzo Pana lubię i Pan mnie wiem, ale były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, znakomity sędzia Michał Listkiewicz, nigdy do końca życia i dobrze już niech tak będzie, nie nauczy się ładnie wypowiadać słowa reprezentacja, a musiał to robić też setki razy w trakcie swojej kadencji. Reprezentacja mówił. Przepraszam Pani Wikale, bo, bo można Pana szanować za tysiące innych rzeczy oprócz tego jednego słowa. Ale tu rozmawiamy technicznie. Słuchat. Ma Pan już do siebie na pewno dystans. Tak. Mnie to też sprawiało problem. R, traktor. Albo samo rrr. Mhm. Parsknięcie jak koń. Ktoś mnie, nie powiem kto, bo i tak nie pamiętam jej nazwiska, ale to tak to jest. Spotykamy osobę, widzimy się z nią 5 minut, minutę tak. albo, albo dwie godziny, coś nie do końca rzuci. wiemy, jak coś rzuci. Hmm. Dwie oktawy z dźwiękiem, właśnie z tym parskaniem. i a, o, Po co w ogóle to parskanie? No bo usta, mhm. one się ruszają. Niektóre panie, przepraszam, no taki dziób, który lubią, jak, jak zdjęcia robią. Nie? Czasami sobie jeszcze tam coś powstrzykują, żeby ten dziubek jeszcze efektowniej wyglądał. Ale to, to akurat totalnie zabija w ogóle mimikę i, i funkcjonalność tych naszych warg, więc, więc tego akurat nie doradzam. Natomiast sam dziubek jasne, bo to są mięśnie. To są mięśnie. Język jest mięśniem, wargi są mięśniem, policzki są, są mięśniami. No, wszystko, no, mięśnie mimiczne, twarze ale mówię, bo mimiczne to są takie. To, to, to ich nie widzimy. Natomiast no, te, te potężne typu język, to jest mięsień. I to, jak to pracuje i, i po co? I nawet nie chodzi o to, żeby mieć tę dykcję ładną. Bo ja nie mam najlepszej. Mhm. Ja nie, nie jestem lektorem. Być może jakbym jakieś egzaminy próbował zdawać, by powiedzieli, panie, panie Ryczel, pan przyjdzie za, za pół roku, jak pan poćwiczy. Chodzi o to, żeby się nie męczyć, jak się mówi. Dlatego, że będziesz próbował mówić ładnie i dobrze, i chwała ci za to, w różnych okolicznościach, ale kurna, skup się na tym, co masz powiedzieć, a nie na tym, żeby, żeby język ci dobrze chodził. Mhm. Szkoda czasu. Zwłaszcza, że to można wyćwiczyć, kręcąc sobie jedziesz w korku, umawiasz się na żwirki wigury o 9 rano w Jeffsie, no i masz godzinkę z bańki, jak jedziesz zawad w Warszawie. No i kręć. Słuchaj podcastu i kręć. I te, te dwie oktowy, bo nie dokończyłem. ponoć ustawia głos, ustawia głos, ustawia hmm. głos, sprawia, że ten głos jest czystszy, ładniejszy. Nie mam pojęcia, na jakiej teorii to Jaka jest to bardzo okoliczność tej rozmowy, że ta osoba ci właśnie to, to przekazać? To był tłumacz symultaniczny, którego spotkałem podczas imprezy, którą prowadziłem. Sam posługuję się językiem angielskim, no ale nie... i, i mógłbym siebie sam tłumaczyć, ale nie symultanicznie. Mm -hmm. <laughs> Ale nie, to, okay, to był tłumacz symultaniczny, który jednakowoż występował ze mną na scenie. Okay. Taki dziwny układ. Tak na przyszłość. Tak. Ja bym wolał jednak dwóch konferansjerów lub konferencjerkę i konferansjera. Jeden mówi po angielsku, drugi po polsku, czasami się zamieniają, ale nie za często, żeby ludziom nie, nie mieszać w głowach. Bo tak to z jednej strony on jest na scenie, ale tak jakoby go nie było. To znaczy jest, ale jest mniej ważny, co, co mnie na przykład przeszkadza. To tak na marginesie. A bywasz tak w ogóle bylić. na jakichś konferencjach, na których jesteś widzem i na przykład obserwujesz? Tak, tak. Czy ty masz przyjemność zesłuchania innych ludzi? Czasem. Jeśli ty masz na tyle, mm, jak siedzisz w tym, to patrzysz, na przykład Boże, co on tu zrobił? Oj nie, nie. Znowu się nie, nie tak? dałem dokończyć pytania. Masz tak? Mam tak, jeżeli ktoś jest tragiczny. <laughs> Bo, no mam, jak każdy z nas. Tak, tak. I dlatego chcę poprawiać ten świat. I ja oczywiście nie podchodzę do niego, panie Jusku. Pan. Co pan Panie ja dam. Ja panu dam Wizdówkę i, <laughs> i może na tym zakończmy. Nie, no w życiu tak nie zrobiłem oczywiście. Zdarzyło się. W ogóle od tego to wyszło ten mój pomysł na to, żeby robić mhm. to, bo po prostu ktoś poprosił ileś tam lat temu o pomoc. Panie Sergiuszu, bo jak pan już jest, to może by pan parę lat takich, takich last minute. No dobrze, last minut, A potem. To może po, bo ja jeszcze mam potem kolejne takie konferencje. I to tak się zaczęło. Czyli wyszła yy, po prostu potrzeba. Co Tylko znów ja wtedy byłem bardzo słaby mm -hmm. w przekazywaniu tej wiedzy. Okej. Okay. W, w, w technicznych stronach. Nie, chociażby w takiej głupiej rzeczy. Przepraszam. Bartku, bo to jest właśnie, wcale nie jest głupia rzecz, jak te techniczne wszystkie rzeczy, co zrobić, jak na przykład grać od razu do kompas z kamerki, tak, żeby to wchodziło, żebym ja nie wyjmował z karty y, pamięci, znaczy nie wyjmował karty pamięci z kamerki GoPro, która ona się nie nadaje do wnętrza, ale powiedzmy do celów szkoleniowych mogłaby się na, nadawać, ale to trzeba wyjść, wyjąć, w, wsadzić w jakiś interfejs, skopiować, tak, odpalić, to jest ciężkie, to potem ciężko wysłać temu klientowi, trzeba to zmniejszać, więc techniczne rzeczy. Chociażby to. Ja, jak nasz prezydent, cały czas się będę uczył, i, 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 tego, i tego nie zatrzymam, tego procesu. Tego nie zatrzymam, natomiast no jest, na szczęście jest jestem już na myśl. takim. Wszyscy kontynuujemy. Na, tak, myśl. natomiast na szczęście jestem już na takim poziomie, gdzie, gdzie mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że że jedziemy z koksem i, i robimy to bardzo efektywnie, bardzo, ale to bardzo efektywnie, więc wracając do Twojego pytania, nie, 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 nie mam tak jak muzyk, wiem, że muzycy, mając wrażliwy słuch, znowu kogoś obrażę, ale yy, byłem z kimś takim na, pew, w ogóle na ski closing, znakomita impreza, gdyby nie te części wieczorne, yy, na hopoku, piękna rzecz, piękna, piękna sprawa, ale impreza wieczorna, no taka pod, pod szersze grono I, i ta muzyka jaka jest i on, on nie był, w, mówi przepraszam Was, ale, ale ja, ja, ja nie, nie mogę. Nie? Znaczy nie <laughs> miło się rozmawia, tylko <laughs> się Was nie słyszę, ale, ale ja nie mogę. Znaczy bardzo okay. chciałbym z Wami porozmawiać, ale to jest, to jest niemożliwe. Muzycy mają, tak mi się wydaje, bo to, tak od niego usłyszałem, więc pewnie to wszystkich dotyczy, no tak wrażliwy i wysublimowany słuch, że, że pewnych dźwięków nie są w stanie cierpieć. Więc ja tak nie mam. To nie jest tak, że komuś się udaje, troszkę, troszkę jest lepiej momentami, troszkę gorzej. Ja oceniam to pod tym względem, czy on się przygotował, czy on się postarał, czy on rzeczywiście przekazuje. Jeżeli przekazuje tam merytorykę, to naprawdę to nie musi być tedeksowe wystąpienie. Dobra, a Co? Jakbyśmy, jakbyś miał powiedzieć, słuchaj o trzech takich grzechach, które robią ludzie na scenie, których ty też nie rekomendujesz yy, swoim. Yy... Klientom, no przyjmijmy klient. Pierwszy to ten, tak, też masz problem z tym. Tak, sporo. no właśnie, bo no tak i... już tak opowiadałeś z tym pasją, z tym co robisz, ludziom, że już mi ten tak. klient nie przychodzi. Ludziom teraz. z którymi pracuję, tak, ludziom tak, którym chcę pomóc, tak. ale ale wiem, że dobrze by było mieć jedno słowo. Pierwsze to jest to, o czym mówiłem, mogę delikatnie rozwinąć, czyli po pierwsze, nie uprzedzaj faktów, jak, jak wchodzisz na scenę, nie mów, że robisz to pierwszy raz, nie mów czegoś takiego, że no, no po, po nim to już, znaczy, po, po ryczelu to trudno cokolwiek mądrego powiedzieć. No, nie, no nie rób tego, nie bo po co? Nie Ju, kredytuj się już przed tak, ludźmi. Na, na dzień dobry. A, a, I to z jednej, jeden powód jest taki, o którym już mówiłem, a drugi jest taki, że Bądź przygotowany na to swoje wejście tak, jak ono ma wyglądać. Dopiero jak ci ktoś bardzo uprzykrzy życie i zada ci jakieś pytanie, bardziej lub mniej absurdalne, lub bardziej lub mniej skomplikowane, na które odpowiedź będzie bardziej lub mniej skomplikowana, albo cię kompletnie źle przedstawi, to musisz jakoś zareagować. Ale jeżeli wszystko pójdzie w miarę okej, okay, to zacznij tak, jak miałeś zacząć. Mhm. Jeśli jesteś przygotowany. I ktoś mógłby pomyśleć: No ty frikiem, jesteś nieważny, ja to wchodzę na prezentację i tu się pośmieję, tutaj zagadam i, i w ogóle idzie. Dobrze, może jesteś tak bystry, może tak to znakomicie wychodzi. Natomiast ja jestem za tym, żeby to miało swój efekt. Ja jestem za tym, żeby wykorzystać tyle czasu, ile masz. Możesz być minutę krótszy, ale raczej nie minutę dłuższy. A już na pewno nie poświęcaj więcej czasu niż trzeba na to, żeby przekazać informację, wiedzę, którą, którą chcesz przekazać. Więc jeżeli się zmieścisz w 15 minutach i zawrzesz wszystko to, co miałeś zawrzeć, znakomicie. Więc zaczynaj tak, jak chciałeś zacząć. No, no. chyba, że ktoś cię przedstawi, że jesteś astronautą, a ty tak naprawdę jesteś. Yy, fizykiem. Fizykiem. Tu może być już blisko, ale, ale yy, wiemy o co chodzi. Tak jest. Yy, ale nawiąż do tego jednym zdaniem. Zrób to tak sprytnie. Już telewizja tego uczy, bo jak przychodził Ryczel do, do faktów popołudniowych, i tam z całym szacunkiem do wszystkich koleżanek i kolegów, nie każdy musiał się interesować sportem, jednakowoż. To ostatnio modny temat, czy dziennikarze są przygotowani, czy nie są. No słuchajcie, jak poruszacie 50 tematów, czy w telewizji śniadaniowej 40 na odcinek, no to, to trudno być do wszystkiego przygotowanym, więc zdaję sobie sprawę, że jak przychodzi Ryczel, to nawet mogą nie kojarzyć, czy on jeszcze pracuje w TVN24, czy, czy yy, mimo, że to jest Dzień Dobry TVN. Tak, może tak się zdarzyć, zdarzyło się. Albo spotkałem kolegę byłego z pracy, z tvn -u. po dwóch latach chyba, jak już mnie tam nie było, on, on mnie przedstawił, dziennikarz TVN24, była tam druga osoba z TVN no wy się częściej spotykacie w redakcji, pominąłem to, no bo z tego nie da się wyjść, nie? No nie da się wyjść, bo ja bym mógł z tego jakoś humorystycznie wyjść, ale on by wyszedł na głupka. Znaczy no, no, na głupka może za dużo powiedziane, ale na nieprofesjonalnego człowieka. Na nieprofesjonalnego nie konferencjera. Nie, tego nie chciałem robić. tego robić, bo go bardzo szanuję i zdarzyło się, tak? I nic się wielkiego nie stało. Nic się wielkiego nie stało. Stałoby się bardziej, gdybym to zaczął prostować, na przykład. Na hmm. przykład. To jest, cieka to jest bo... ciekawy temat, który poruszyłeś, czyli uważność na drugiego człowieka. Jeszcze yy, yy, yy. mhm. yy, a propos tego występowania na scenę, yy, kiedyś słuchałem jakiegoś... Yy, Gdzieś na YouTube, nie, nie pamiętam kto to mówił, ale mówił tak, że jeśli wychodzisz na scenę, to nie plotkuj o innych. Bo mhm. na przykład mam prezentację o czymś i mówię o zupełnie innej osobie na tej prezentacji, że ona coś tam zrobiła. I on mówi: No dobra, ale jak ci ludzie słuchają, to sobie myślą: kurde, jak ja z tym kolesiem będę coś miał, to może o mnie też powie na scenie. Nie? Czyli takie plotkowanie na scenie mhm. o innych, podawanie przykładu innych, to też można odnieść w życiu osobistym, że. Jak się o innych mówi i ty tego słuchasz, to sobie myślisz a jak mnie nie ma? Może ono mnie też tak mówi, nie? A, dobrze. Y, dobrze. Nie plotkuj o innych, tylko mm, masz rację. Masz rację, y, do, bo, bo, to się, bo to się ja przede wszystkim wiązałem to jednak z życiem prywatnym, bo to mhm. z całą pewnością tak jest. Jak tak. ja słyszę, a, a słyszę i znam tak. ludzi, którzy mówią źle o innych, tak. I ja nie róbmy tego, bo, bo jak mamy olej w głowie i ta druga osoba ma olej w głowie, i my mamy olej w głowie, to jak to, to, to ona nam nie uwierzy. Znaczy, ona, nam, ona, ona, ona będzie wiedzieć, że, że jak my o kimś mówimy źle to przy nim to prawdopodobnie jak tak, jego no. nie ma to mówimy o, o, o nim właśnie, ale właśnie to mnie zaskoczyło przy kimś innym. Że, że na tym, no. a na scenie to, to że, nie no to 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 no to dramat. No to widzisz dramat. no to dramat no, no to nie. A powiedz mi jeszcze jak można bo mhm. jak podałem przykład na przykład Pua, brzydko Nic. Michała Listkiewicza prawda tak. ale ale to no, Wytłumaczyłem się z tego w 100%. To nie jest plotkowanie. To nie jest plotkowanie, to jest powiedzenie, takie słuchajcie, sprawdźcie sobie, panie Michale, przepraszam, i tak dalej. Dobrze, można się tak odnieść, ale nie ciągnąć tego wątku nie wiadomo jak długo, a przede wszystkim nie, no, nie wiem, no, nie, 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 nie uśmieszać tego człowieka, czy nie mówić o jakichś jego błędach, No tak, tak, dobrze, no to tak. Ale to już jest taka. Wiesz co, oczywiście to, to ma związek z wystąpieniami publicznymi, to ma związek z takim ogólnym zachowaniem. To już są takie taktyki, bardziej tak. No, mm -hmm. taktyki, co, A takich, co taktyk, takiego robić. wyczucia do drugiego człowieka uczysz ludzi na, w pracy, no. w trakcie budowania marki osobistej? Bo jakby nie patrzeć, jak budujesz markę osobistą, to zwracasz się do innych ludzi i no, przynajmniej tak mi się wydaje, chcesz wzbudzić ich zaufanie. Mm. I tak nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Mm -hmm. I to jest ciekawe. Nie wiem, czy do końca to Cię interesuje w tym pytaniu, które zadałem, ja Ale, bez, mnie ale, ale interesuje. ja mimo wszystko ja... powiem. Słuchaj, zobaczymy. Fenomenalne jest to. Wiemy, że jest kilkanaście przynajmniej takich zasad, które rządzą naszym życiem. Takich zasad, które są częścią naszej natury. Mhm. Na przykład ty wiesz jako przedsiębiorca, że jest zasada og ograniczonego dostępu, mhm. tak. czyli coś sprzedajemy, mówimy sprzedajemy do tego dnia, dzisiaj jest super cena, potem już będzie inna cena i tak dalej, tak dalej. Albo właśnie kończy się asortyment, a dzisiaj jest jeszcze taniej. Takich zasad jest kilkanaście. Mhm. Takich zasad, który, których używają handlowcy. Handlowcy, działy sprzedaży, wielkie firmy, małe, wielkie, potężne, największe, których używamy na co dzień. I ludzie, z którymi pracuję, na moje szczęście, są na tyle ogarnięci, że mówiąc kolokwialnie, sobie te że, takie. że ja czasami. Nie mówię o tych takich czysto sprzedażowych, mhm. ale u, u, gdzieś taką zasadę zastosuję, od razu się z niej prawie wycofuję i no nie, wiem, ok, no dobra. Ja, dobrze, ja tutaj czuję coacha, tak? Ja wiem, że ty powinieneś tak powiedzieć, ja wiem, że to tak działa, ja wiem, że, że, tak, że, że miałem się poczuć lepiej albo miałem się poczuć lepiej, ale odpuśćmy to, dobrze? Mhm. Bądźmy jeszcze belwyżej, tak? Nie, się na nie, yy, nie, nie idźmy w tę stronę. Więc, yy, więc z całą pewnością w tym... Jak z tymi ludźmi, z którymi pracuję, postępuję, to ma, ma jest, jest niezwykle istotne, na, na jakim oni są, jak ja odczytuję ich, ich, ich wiedzę o świecie, ich wiedzę ich świadomość. Mhm. A jak tak naprawdę, no bo mówimy o wystąpieniach publicznych, mówiliśmy o, o marce osobistej, no że to jest ważne, że dzisiaj w świecie. Yy, biznesu, w tym dzisiejszym dynamicznym świecie, jak tą markę osobistą de facto budować? No bo te wystąpienia publiczne to jest jakby jeden element, który może nie każdy yy, mm. ma przed sobą wystąpienie, a jednak chce zbudować markę. I, i wydaje mi się, że żeby tę markę zbudować, to, to nad tymi wystąpieniami powinien pracować. Bez względu, dlatego, że wystąpienie publiczne to jest pojawienie się w jakiejkolwiek Sytuacji, w której słuchacie jedna lub więcej osób. I to jest fajna definicja, że tak, żeby tak na tak. to patrzeć. I tak. Dlaczego to jest ważne, żeby to ćwiczyć? Dlatego, że wtedy pokazujesz to wszystko, co. Jest wiele osób, z którymi pracuję, lub pracowałem, które na pytanie, ale co robisz, nie potrafiły odpowiedzieć krótko, dłużej, bo jak nie, nie, jak nie powiemy o tym, kró... Ja nie mówię, czy to jest 30 sekund, czy to jest minuta 20. Może być i 80 sekund. Ale jeżeli nie zamkniemy, nie zamkniemy się w dwóch minutach, to potem zaczynamy się kręcić w miejscu i mówimy, że no, tym to w zasadzie już się nie zajmuje. Tym to się zajmowałam, ale w mniejszym stopniu. Tego produktu w zasadzie już nie promuję. Mm -hmm. Robi się mistrz, Galimatias, prawda? Mm -hmm. I pytałeś o, o, o pierwsze rzeczy. I bardzo często, właśnie jaki masz cel, co chcesz zrobić, o tym, o tym już wspominałem, tak, ta prezentacja, ale co chcesz osiągnąć dla siebie, dobrze, ale no, no chcesz, koniec końców, chcesz, żeby ludzie wiedzieli, co robisz, żeby, żeby Twoja oferta, nawet jeśli o niej nie myślisz, że ty ją składasz, to żeby ta Twoja oferta trafiła do kogoś, kto ci rzuci inne światło na to, co robisz. Zaoferuje ci pracę, robotę, deal albo współpracę, albo od razu zapłaci, i mhm. no, najróżniejsze rzeczy. Więc jeżeli zrobisz to spójnie, to już naprawdę nie jest istotne, czy to jest 30 sekund, czy to jest ta winda z Billem Gatesem, tak? Czy, 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 czy winda się zepsuła i idziecie po schodach? Nie? I tutaj warto, nie wiem, chodzić po górach, mówić i pracować nad oddechem, bo jak ta winda się zepsuje, idziesz po schodach, to żeby. Żebyś cały czas był w stanie mówić, a nie, a nie żebyś się zapowietrzył i mówię, dobra, to, to ty <grym> mów, a ja... Do... Uwaga doradkowa. Ty, a, tak, naprawdę, ale w ogóle oddech, wiesz doskonale, że oddech jest tak. bardzo, ale to bardzo ważne w, w sposobie, w jaki, w sobie w jaki się no, komunikujemy, jest, tak. tak, znakomicie. On ma wiele zastosowań, dlatego że dzięki temu, że ja teraz wziąłem ten głęboki oddech, to raz, że mogę długo mówić, dwa, że, że dałem przerwę. Była cisza przez chwilę i ludzie mogą sobie tam poukładać to, co przed chwilą powiedziałem, i tak dalej i tak dalej. Jestem przekonany, że by zbudować tę markę osobistą, którą poniekąd już zbudowałeś, bo, bo masz wiedzę, masz, bo jak nie masz wiedzy, jak nie masz merytoryki, nie masz doświadczenia, no to możesz ją zacząć budować, ale kiedy ją zbudujesz, to nie wiem. Znaczy, ja jej jeszcze nie zbudowałem, ty jej jeszcze nie zbudowałeś, więc to zajmie dużo czasu. Natomiast jak już masz doświadczenie, masz już wiedzę, wiesz już o czym mówić, wiesz jaka jest merytoryka tego, o czym mówisz, to zacznij o tym mówić konkretnie w każdej sytuacji, w której jesteś. To jest w ogóle bardzo dobre ćwiczenie, które każdemu też rekomenduję, bo sam to sobie ćwiczyłem, sam ze sobą mm. nagrywałem i słuchałem. Opowiedz jak najszybciej czym się zajmujesz. No właśnie z tym jak najszybciej to bądźmy ostrożni. Jeżeli zajmujesz się tyloma rzeczami, jeżeli one wszystkie są tak ważne dla ciebie, że musisz o nich powiedzieć, to opowiadaj dwie minuty. Ale jeżeli możesz to zawrzeć w 30 czy 40 sekundach, to zawrzej to w 30-40 sekundach. Na, na mnie dobrze działał taki challenge, żeby skracać na tak. każdego to na fenomenalnie każdego to... działa, tak. dlatego że to ci szereguje w głowie twoje priorytety. Priorytetyzuje tak. twoje życie zawodowe lub prywatne. I, I to jest znakomite. To jest punkt wyjścia. Mhm. To jest coś, na czym nie tyle ludzie, z którymi pracuję, się rozbijają, ale, może się rozbijają, ale potem szybko się odbudowują. Składają na nowo. Pięknie. Oczywiście nie, nie, nie lecą im Łzy z oczu i, i, i to nie jest taka, taka transformacja, jaką prawdopodobnie, może nie każdy z nas, ale, ale niektórzy musieli przejść mhm. sami, ale to jest na pewno w dużej mierze transformacja zawodowa. Zwłaszcza jeżeli są w tym okresie takim przejściowym, jeżeli są, w, nie wiem, no, Kończą jakąś, jakąś działkę swojej pracy i, i chcą czegoś nowego. I wtedy sprecyzowanie tego. Albo już robią coś dwa, trzy lata, mhm. ale wiedzą, że już, już w tym momencie nie zgadzają się z tym, sam z niektórymi rzeczami, które robiłem, się nie zgadzam. I wiem, że ludzie, którzy na przykład stosują tę metodę, tę metodę, tę metodę, tylko że z tą już się nie zgadzają. Mówię, jak mhm. się nie zgadzasz, to ją wyrzuć, to nie mów o niej. Tak. Wyrzucił ją też ze strony internetowej, chociaż ja nie jestem najlepszym przykładem, bo, bo, bo chwilowo jej nie mam, ale, 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 ale to dobrze, że jej nie mam, bo ona padła, tam jakieś wirusy ją dopadły i teraz mi stawiają tą stronę na jakimś wi magicznym podaj, podaj, serwerze, na którym będzie niedostępna dla nikogo, tyle że no, mogłem się spodziewać, że to będzie trwać trochę i, i trwa, ale dobrze, że nie ma tamtej, bo tam było mnóstwo rzeczy, z którymi ja już się teraz nie zgadzam. Hmm. Czyli budowanie marki osobistej to jest de facto ciąga praca nad sobą, sprawdzanie, czy to, co mówię, jest spójne ze mną, i weryfikowanie. Czy cały czas, je, tak. czy, czy cały czas jest spójne, i wyrzucanie tego, co I już nie jest spójne. De facto ja tak mam wyrażenie po sobie, że ciągłe mówienie i wyrażanie własnych myśli właśnie je porządkuje, i dzięki temu jesteśmy w stanie wychwycić, co nam nie gra w tym naszym życiu. Ty jesteś najlepszym przykładem tego, że. Robiąc ten podcast, ro powiedziałeś mi, że jesteś, nie wiem czy tego słowa użyłeś, ale kolokwialnie mówiąc, jesteś tym bardzo zajarany, mhm. bo rozmawiasz z ludźmi, poznajesz ich punkt widzenia i skupiasz się na tym bardziej niż byś się skupił w jakichkolwiek innych okolicznościach. Mhm. Jakbyś usiedli w knajpie przy herbacie czy przy piwie bezalkoholowym. Nie, gadalibyśmy z takim namaszczeniem, zwłaszcza ja bym się nie, 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 nie eksploatował tak jak, tak jak teraz. Ta rozmowa odbywałaby się na innym poziomie. Tak. A taka rozmowa i dlaczego to wtrąciłem? Bo rzeczywiście, my, mówiąc takim namaszczeniem, czy słuchając o wiele bardziej skrupulatnie niż byśmy słuchali w innych okolicznościach, Raz uczymy się o tym kimś, dwa uczymy się o sobie. O sobie. Mhm. I to jest nie do przecenienia. Tego nie, tego nie, nie osiągniesz tak, w innych okolicznościach. Tak naprawdę to, co my tutaj robimy, to jest takie mini wystąpienie yy, publiczne, bo wyrażamy właśnie. Czy znaczy, to jest wystąpienie publiczne, jest, bo mam nadzieję, że to. Że znaczy, na... Zakładam, że to opublikujesz. Znaczy, tak, no... de facto to jest. Tak. Poczekaj, Ale... Bartek jest ok, opublikujemy. Bartek mówi, że jak się nagra, to publikujemy. Także jest Lepo... na to szansa. Bartek mnie wytrącił z, z... wtedy, kiedy powiedziałem o czym to ja mówiłem, bo pokazywał time. Czy, A, czy to, że, oznacza, że, że, że mamy... leci nam czas i że ma... tak, zbliżamy się już do końca. Ja myślę, że moglibyśmy jeszcze popłynąć wiele różnych yy, meandrów. I Bartek nam się. zepsuł, ale wybaczamy. Dobrze, On ma... jest od tego, żeby nas pilnować. To ja tylko więc... dokończę tę myśl, bo ona, bo ona jest ważna. Dokończę. Wbrew pozorom. Te wystąpienia publiczne, one priorytetyzują to nasze życie zawodowe i, i, i często albo czasami prywatne. I to one sprawiają, że my czujemy większą pewność siebie. Mamy większe poczucie własnej wartości, czyli można w ten sposób do tego dojść, a nie na odwrót. Że najpierw musimy, najpierw zbuduj siebie. poczucie własnej wartości pójść do tak. psychologa. Może nawet zacznij od psychiatry, a potem pójść do psychologa, potem mhm. psychoanalityka, potem do doradcy rodzinnego, potem na masaż, potem na tai chi, na to i na jogę, a potem występuj publicznie. A można to zrobić. Można. Poprzez a można odwrotnie. Piękno. Przez działanie. Mhm. Zbuduj jakąś dodatkową umiejętność, której być może do tej pory nie miałeś. I z i Będziesz zobacz, niej dumny. I zobacz, jak się zmienia. To zmieniasz. jest jak z dzieckiem. Mhm. Dziecko, jak się nauczy czegokolwiek, no to jest dumne, pod warunkiem, że nie powiesz mu no, ale co w tym jest nadzwyczajnego? No, wiadomo, ruina, drama, no mówiliśmy o tym na samym tak, początku. Tak, tak. Ale jak mu powiesz, pięknie, świetnie, ale sobie z tym poradziłeś. Mhm. Ja, jakie to proste, a, a jak, jaka magia, prawda? Czasami niewiele trzeba. Ostatnie pytanie. Co jest dzisiaj dla ciebie najważniejsze w życiu? Nie uprzedziłeś Eee. najważniejsze w życiu jest to, by przestrzegać tych tych zasad, które sobie wpajam, które właśnie, które sobie wpajam, które ja sam sobie wpajam i posłużę się, żeby to, to, bo jak teraz zacytuję kogoś, kto ktoś by mógł mi zarzucić ale Szanie, to, że, że to nie są moje zasady, bo od kogoś to hmm. usłyszałem. Usłyszałem to od, od yy Amerykanina, który obcokrajowca. A dlaczego to jest istotne? Bo wymyślił taki akronim do tego FLAG. I że to są cztery rzeczy, które są dla niego ważne. Ja do tego dodaję piątą i, i, i ona już mi do, i ona mi do tego akronimu już nie pasuje. F, jak faith, wiara. Ale nie wiara związana z religią, tylko wiara w siebie. Wiara w swoje umiejętności, wiara w człowieka, wiara w naszą sprawczość, wiara, silna wiara. Akronim flag, więc druga literka to L, love, miłość, miłość. Taka, która jest w naszym życiu najważniejsza, czyli ta miłość do drugiej osoby, do jednej, do dwóch, do trzech, może być tylko do jednej, miłość. Coś, co jest nam bardzo potrzebne. A, A acceptance, czyli zgodność, akceptacja, po prostu akceptacja. Akceptacja tego, co się dzieje. Akceptacja tego, że jednak słońce wyszło i mamy tutaj parę kropek na, na ścianie. Akceptacja tego, że spotkaliśmy się w tym pokoju, że w drodze tutaj trochę zmarzłem. Akceptacja tego, że komuś przydarzyło się coś bardzo złego, że mnie się wydarzyło coś bardzo złego. Akceptacja tego, jak świat wygląda i tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. I ostatnia literka G. Uh, gratitude. Wdzięczność. Wdzięczność za to, co się wydarzyło. Wdzięczność za to, co się dzieje. Wdzięczność za to, co już osiągnąłem. Wdzięczność za to, co się wydarzyło złego i co się wydarzyło dobrego. Więc. Y Akceptacja to jest to, co dotyczy rzeczy teraźniejszych, a wdzięczność to to, co dotyczy rzeczy przeszłych, ale taka prawdziwa wdzięczność. Mhm. A ja do tego dodaję jeszcze pokorę. I niektórzy mędrcy biznesowi zaraz się od, odzywają: Nie, a wiesz, nie, nie, pokora to nie, 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 pokora to nie, bo tutaj jednak musisz być silny, musisz być, wiesz, no, odważny, do przodu. O, o czym innym rozmawiamy? Pokora, czyli Czyli przyznanie, że jeszcze nie wiem wszystkiego, i nigdy nie będę wiedział wszystkiego, i, i w każdej chwili jeszcze, i w każdej minucie się uczę, i, i nie jestem nieomylny, i, i w tej pokorze może też się zawierać ta akceptacja i, i, i wdzięczność, prawda? Ale pokora, która wcale nie musi się kłócić z pewnością siebie. Mhm. Pokora nie jest przeciwieństwem pewności siebie. W moim rozumieniu. Tak. A w sumie tylko to ma w tym momencie dla mnie znaczenie. Co Dzięki. ja przez to rozumiem. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Chyba już nie, to był dobry koniec. Myślę, że tak. Piękna kropka. Dziękuję, dziękuję bardzo. Super rozmowa. Dziękuję za przyjemności.